informacji niejawnych po przejściu procedury weryfikacyjnej. Jednym z jej elementów jest wypełnienie obszernego wniosku, w oparciu o który służby badają przeszłość zainteresowanego, sprawdzając najbardziej wrażliwe aspekty życia. Ten proces nie dotyczy sędziów, którzy dostęp do ściśle tajnych informacji otrzymują z urzędu. Sędzia nie podlega takiemu postępowaniu, a otrzymuje poświadczenie bezpieczeństwa, certyfikat dostępu do informacji niejawnych. Ale przecież to jest samo w sobie. Przecież z tego wprost wynika, że ktoś, kto próbuje rozpracować Polskę jako państwo i wskazując, czy ma możliwość wskazania przestrzeni, grup ludzi, spośród których będzie próbował werbować swoich agentów, katalog ustawy o ochronie informacji niejawnych. To sprawdza, kto nie podlega temu sprawdzeniu. Fakt, że sędziowie mają dostęp do tego typu informacji, szokuje w kontekście sprawy Tomasza Szmyta. Sędzia rozstrzygał także sprawy o wydanie poświadczenia do dostępu do informacji tajnej. Teraz jest podejrzany o szpiegostwo na rzecz obcego wywiadu. To jest instancja sądowa w systemie odwoławczym, która może zadecydować o tym, że pomimo tego, że służba uznaje, że tobie się nie należy takie poświadczenie, to ja, sędzia Szmydt, uważam, że się tobie należy takie poświadczenie i służba musi mu takie poświadczenie na dostęp do informacji niejawnych dać. De facto agent obcego państwa, może jak dziś wiemy, może zadecydować o tym. Na uprzywilejowaną pozycję sędziów wskazywano już na początku rządów Zjednoczonej Prawicy w 2015 roku. Ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro chciał to zmienić, ale reformy sądownictwa nie przeprowadzono m.in. ze względu na opór Komisji Europejskiej. Miała polegać na stworzeniu przejrzystego, sprawnego wymiaru sprawiedliwości dla obywateli, a nie dla kasty sędziowskiej. Była ona od samego początku paraliżowana przez sędziów, którzy chcieli, żeby było jak było, żeby sędziowie się nadal mogli sami wybierać, sami siebie awansować, rozliczać, de facto nie rozliczać i tuszować te wszystkie afery, które miały wówczas miejsce i te wszystkie patologie tuszować. Po upadku PRL-u nie dokonano rozliczeń w wymiarze sprawiedliwości. Sędziowie powołani przez Komunistyczną Radę Państwa PRL do dzisiaj zasiadają w Sądzie Najwyższym i sądach powszechnych. Nadal mają mieć wpływ na kształt systemu sądownictwa, a tajemnicze grono tych najbardziej wpływowych sędziów określa się jako nadzwyczajną kastę. Całe życie broniłam sędziów. Uważam, że to jest zupełnie nadzwyczajna kasta ludzi. Choć sędzia uważa, że jej słowa zostały wyrwane z kontekstu, to nadal się pod nimi podpisuje. Nie wierzę, żeby sędziowie polscy przed 1989 rokiem, zresztą to jest udokumentowane także w piśmiennictwie, nie mieli kontaktów ze służbami komunistycznego państwa. Po 1989 roku stali się niezawisłymi sędziami od wartości europejskich. Jeżeli nadzwyczajna kasta sędziów kontrolujących pracę w sądach rzeczywiście istnieje, oznacza to, że o sprawie Tomasza Szmyta wiedzieli inni sędziowie i ukrywali tę wiedzę przed organami ścigania. System, który po 1989 został zbudowany, był systemem nie do końca demokratycznym, tylko był systemem, który miał wbudowane pewnego rodzaju bezpieczniki, które miały pilnować, miały stać na straży interesów postkomunistów. Całe grupy sędziowskie występują przeciwko własnemu państwu po to, żeby chronić partykularne interesy własnego środowiska. O politycznej współpracy sędziów i polityków mówili już przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy. Po wyborach parlamentarnych w ubiegłym roku kamienie milowe KPO okazały się zupełnie nieistotne. Środki z Funduszu Odbudowy odblokowano bez żadnych warunków. Wystarczyło, że zmieniła się władza w Polsce. Konrad Chmioła, Telewizja Republika. Raz jeszcze Państwa witam bardzo serdecznie. Debata, wieczorna debata polityczna w Telewizji Republika trwa. Program w punkt, druga odsłona. Fantastyczni goście jak zawsze u nas. Pan europoseł Dominik Tarczyński z Prawa i Sprawiedliwości w studio Telewizji Republika. Witam bardzo serdecznie. A Państwo widzą na łączeniu pan poseł Bartłomiej Pejo z Konfederacji. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Witam Pani redaktor, witam Państwa, dobry wieczór. No to szanowni Państwo, pani przewodnicząca Komisji Europejskiej jest zachwycona, bo w Polsce się podobno jakiś niesamowity przełom dokonał i można teraz już uznać państwo polskie za państwo praworządne i Komisja nawet to uzasadniła, że Polska uruchomiła szereg działań legislacyjnych i nielegislacyjnych. Nie wiemy jakie te legislacyjne i w gruncie rzeczy też nie wiemy jakie nielegislacyjne. aby rozwiać obawy dotyczące niezależności wymiaru sprawiedliwości i uznania prymatu prawa Unii Europejskiej w Polsce. Czyli okazuje się, że my żeśmy chyba powiedzieli, że prawo Unii Europejskiej jest ważniejsze niż polska konstytucja, tylko ktoś nam, znaczy ktoś to powiedział w naszym imieniu, ale zapomniał nam o tym powiedzieć, pan europoseł Dominik Tarczyński. O co tu chodzi? To jest swobodna twórczość Komisji Europejskiej? Nie. Chodzi o oświadczenie, które podpisał Bodnar. Z tego co wiemy, to są przecieki, bo nie mamy żadnej informacji oficjalnej ze strony rządu. To jest oświadczenie, w którym Bodnar stwierdza, że absolutnie przyjmuje taką poddańczą formułę, to znaczy, że to państwo polskie jest pod tym, co powie urzędnik z Brukseli. Pomimo tego, co mówi polska konstytucja, artykuł 8, artykuł 87, orzeczenia Sądu Najwyższego, tak Trybunału Konstytucyjnego, oni mogą wszystko. Oni praworządność, prawo rozumieją tak, jak rozumieją i tak będą je praktykować. Oczywiście, że nie można, oczywiście, że polska konstytucja bardzo jasno mówi, artykuł 8 i 87 polecam państwu. Zrobił to po cichu, bo przecież nie było żadnej konferencji prasowej, nie wydarzyło się nic wielkiego. No nie pochwalił się pan minister. Kompletnie nie pochwalił się tym, że wbrew zapisom polskiej konstytucji zrobił dokładnie to, czego chciały Niemcy, bo de facto to komisja bardzo mocno na to naciskała. Dlaczego to zrobił? Dlatego, że trzeba jakoś usprawiedliwić uwolnienie pieniędzy z KPO, które były mrożone, bo ten niedobry PiS, wiadomo, pewnie nie dałby zarobić. Mówię o tym nie bez przyczyny, ponieważ, szanowni państwo, jest pewna informacja, którą chciałbym pokazać, podana nie przez Republikę, nie przez Prawo i Sprawiedliwość, nie przez medium, które można by było w jakikolwiek sposób z nami wiązać, jak to robią i próbują. Z każdego euro wypłaconego do Polski Niemcy odzyskują 86 eurocentów. I powiedziała to pani Bieńkowska. Pani Bieńkowska, będąc wtedy ministrem w poprzednim rządzie Platformy Obywatelskiej. Więc jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jak nie wiadomo, o co chodzi z tymi pieniędzmi, to chodzi o to, że gospodarka niemiecka jest na skraju, na przepaści. Dzisiaj kolejne informacje na ten temat zostały podane. Co to oznacza? Pieniądze, które trafią do Polski, najpierw zostaną wydatkowane, to jest jedna z informacji, na 200 mobilnych radarów. To jest informacja o tym, na co będą wydatkowane pieniądze z KPO oraz na cały... Rozumiem, że nie na 200 mobilnych alkomatów, bo to jest bardziej kontrowersyjny temat. Też by się przydało. Ja wnioskowałem o to, ale to też chciałbym wrócić do panów, do występów obydwu panów. Ale to za chwilę wrócimy do występu. Mówiąc bardzo poważnie, sytuacja jest bardzo prosta. Niemcy dają te pieniądze, wiedzą, że te pieniądze będą wydatkowane w taki sposób, że oni na tym stratni nie będą. Nie doszło do żadnej zmiany legislacyjnej w Polsce. Mówimy tutaj o tym, że artykuł 7 został uruchomiony ze względu na negatywną opinię i ocenę zmian w ustawach, w ustawodawstwie związanym z sądownictwem i tutaj nie ma żadnej zmiany, żadnej kompletnie, więc jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Pani poseł z Lewicy mówiła, że to chodzi tylko o to, że się władza zmieniła. Jak się władza zmieniła, to tak władza już samą swoją obecnością gwarantuje sprawia, że ludzie się uśmiechają, tak powiedziała pani Kopacz. Ale to jest jeszcze inna historia, bo wczoraj pani poseł z Lewicy mówiła tutaj przy tym stole, że po prostu już jak jest ta władza, to już jest wszystko dobrze i tam w Komisji Europejskiej odetchnęli z ulgą, powiedzieli dobra, jest Donald i Donald będzie dobry. To jak na to patrzy pan poseł Bartłomiej Pejo z Konfederacji? Bo rzeczywiście pan minister Bodnar się nie pochwalił, że zobowiązał się do tego, że polska konstytucja będzie mniej ważna w Polsce niż prawo Unii Europejskiej. No, pan minister Bodnar się nie pochwalił, ale chwaliła się tym już w swoich wypowiedziach pani poseł Róża Thun, chociażby mówiąca o tym, że Unia Europejska jest dla niej na pierwszym miejscu, a na drugim miejscu jest Polska. No to są właśnie te słowa i tak traktują rzeczywistość, tak traktują nasz udział w Unii Europejskiej parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, całej tej koalicji 15 czy 13 grudnia, jak to państwo nazywacie, jakby nie było. Takie jest podejście. Najprawdopodobniej, tak jak pan poseł Tarczyński powiedział, pan minister Bodnar takie dokumenty podpisał. Na razie nie mamy na to dowodów. Natomiast to dzisiejsze spotkanie absolutnie nic konkretnego nie przyniosło. Poza tym, że były te towarzyskie poklepywania po plecach, uściski, całuski premiera Tuska. będzie miało konsekwencje, bo akurat w tej jednej sprawie polskie orzecznictwo jest bardzo spójne. Można powiedzieć, że od wszystkich wielkich obrońców sądowych, sędziowskich, no tak to nazwijmy, Platformy Obywatelskiej, od pana prezesa Safiana, poprzez pana prezesa Rzeplińskiego, aż po dzisiejszą prezes Trybunału Konstytucyjnego, w Polsce prawem nadrzędnym jest polska konstytucja, koniec, kropka. A teraz się okazuje, że pokątnie, tylnymi drzwiami, gdzieś na zapleczu ktoś się zobowiązał, czy minister sprawiedliwości, no polski rząd, zobowiązywał się do czegoś innego i nie był łaskaw nas wszystkich o tym powiadomić. Jakie będą tego konsekwencje? Bo to przecież to nie jest tylko pusty gest. Pani redaktor, no konsekwencje, szanowni państwo, będą proste. No stracimy suwerenność naszego kraju. To jest sprzedaż naszej suwerenności za te srebrniki, które w tej chwili są obiecywane w dalszym ciągu. Za te również srebrniki, które odblokował, jakby nie było, Donald Tusk. W tej chwili no, spłacamy to właśnie w takiej postaci. No to po pierwsze. Po drugie, trzeba było coś zrobić, zachęcić panią Ursulę von der Leyen, aby przyjechała do Polski, aby z jednej strony wsparła kampanię do Parlamentu Europejskiego Platformy Obywatelskiej i całej koalicji rządzącej, a z drugiej strony zrobiła swoją kampanię wyborczą, bo przecież za chwilę będzie też wybierana. Choć oczywiście w Polsce nikt bezpośrednio wybierać nie będzie i prawdopodobnie byłby problem z tym wyborem. Ale jest jeszcze jeden, jeżeli mogę dodać. Jest pan europoseł Dominik Tarczyński. Jest jeszcze jeden problem bardzo poważny, związany z praworządnością, ponieważ praworządność jest odwołanie się do prawa. Podstawową zasadą fundamentalną jest zasada konstytucyjności, ustawa zasadnicza, i zastanawiamy się, niektórzy się zastanawiają, czy konstytucja jest łamana i wtedy można mówić o braku praworządności lub nie. Podobnie jest w przypadku przewodniczącej komisji, która zgodnie z zapisami traktatowymi jest apolityczna. I uwaga, co się dzieje? Co robi szefowa komisji, która ma być apolityczna? Urzędnik, który w traktatach jest opisany jako apolityczny. Przyjeżdża i mówi: Donald, czekamy, aż będziesz premierem, kiedy wspiera go w kampanii parlamentarnej. Teraz przyjeżdża, spotyka się z Donaldem i mówi, że Polska już teraz jest nowa władza. Polska absolutnie wraca na odpowiednie tory, jest liderem, wcześniej liderem pewnie pani nie była. Pani przewodnicząca nawet była łaskawa powiedzieć, że my się teraz zaczęliśmy rozwijać, bo wcześniejśmy się nie rozwijali gospodarczo. Wcześniej jak było 14% bezrobocia za Tuska, za pierwszego rządu Tuska, no to wiadomo, że się nie rozwijaliśmy, ale o tym nie pamiętała. Jak było najniższe bezrobocie w czasach Prawa i Sprawiedliwości w Unii Europejskiej, o tym też nie pamiętała. Jak był najniższy poziom przestępstw w Unii Europejskiej, też nie pamiętała. Jak mieliśmy najwyższy wzrost PKB po COVID-zie ze wszystkich państw członkowskich, tego też nie wie. I tak dalej, i tak dalej. No, nie da się rozmawiać z ludźmi, którzy mówią i krzyczą o praworządności, którzy sami łamią zasady, którym podlegają. A więc do czego się to sprowadza? Ja tutaj zgadzam się z kolegą, że sprowadza się to do utraty suwerenności. Co więcej, problem polega na tym, że tych zmian, które są proponowane w traktatach, jest 65 obszarów, ale i każdy z tych obszarów, panowie, jak podatek czy inny, żeby to było też bardziej zagrożone. Jasne dla naszych widzów. Czy to odejście od nadrzędności, czyli tego, że w Polsce najważniejsza jest konstytucja, odejście od tej zasady i przyjęcie, że najważniejszym prawem w Polsce będzie prawo ustanowione w Brukseli, będzie powodowało to, że tak naprawdę będzie nas można przesuwać z kąta w kąt, bo co chwilę będzie nam można mówić, że to łamiemy, tamto łamiemy, ale nie jeszcze tylko coś innego. Będzie można ustalać podatki, to znaczy oni będą ustalać dla nas podatki. To są rzeczy, które są nie do przyjęcia. Ale to dopiero chyba po reformie traktatów, no bo tam jest taka możliwość. Ale jeżeli mamy prawo nadrzędne i wprowadzi nam się formę dyrektywy... Znaczy można uznać, że nasze podatki są, przepraszam, niepraworządne. Mieliśmy już taką sytuację, kiedy obniżyliśmy VAT na żywność do zera, bo była tragiczna sytuacja, trzeba było pomóc, ten COVID i wojna wywołały takie, a nie inne sytuacje, i Komisja Europejska protestowała. Teraz mogliśmy się przed tym obronić, mogliśmy obniżyć VAT, bo mieliśmy takie możliwości, a oddając prawo nad naszymi podatkami, polityką zagraniczną, granicami, produkcją nawet w wielu obszarach, jeżeli chodzi o produkcję broni i tak dalej, no to są elementy, na które w ogóle nie będziemy mieli wpływu. Nie mielibyśmy wpływu, gdyby nie szansa, która się zbliża, czyli wybory do Parlamentu Europejskiego, wniosek wniosek jednego z komisarzy wystarczy, aby procedować ponownie Zielony Ład, aby rozmawiać o zmianie traktatów, pakt migracyjny, to wszystko nowy Parlament Europejski będzie mógł wyrzucić do kosza. Dlatego mówię o tym, że te zagrożenia, ja mam ze sobą jak zawsze zresztą dokumenty, w których zaznaczyłem te obszary, szanowni państwo, to jest tego tyle, bo kiedy my mówimy, że chcą nam wprowadzić na siłę euro, że chcą przejąć kontrolę nad granicami, chcą decydować o naszych podatkach, to oni nam mówią, nie, to dopiero taka dyskusja, rozmawiamy, to jeszcze nie jest zdecydowane. To są dokumenty potwierdzające całą ścieżkę legislacyjną zatwierdzoną już. Pan poseł Bartłomiej Pejo z Konfederacji, to może zmieńmy temat, bo to rzeczywiście Polska tym żyje występem pana ministra Kierwińskiego. Pan minister twierdzi, że padł ofiarą jakiejś firmy dźwiękowców, którzy zrobili mu pogłos i jeszcze inne rzeczy straszne mu zrobili w czasie, kiedy występował. Mało tego, włączyła się straż pożarna do tego. Rozumiem, że nie gaszą pożarów, tylko gaszą ten pożar polityczny. I też chcą się rozprawiać z tymi dźwiękowcami, bo oni jakąś straszną rzecz panu Kierwińskiemu zrobili, który w końcu ich nadzoruje. No ale posłowie chcą się dowiedzieć, chcą zobaczyć, jak pan Kierwiński wchodził i wychodził z komendy policji. Zdaje się, że jest problem z zobaczeniem. Ja nie mówię, że tego monitoringu nie ma, ale jest problem. Jest też problem z tym, że ten dowód, który pan minister pokazuje w mediach, on wygląda inaczej od tych dowodów, które pokazują dziennikarze, którzy też idą już na ten komisariat, bo rozumiem, że on jest oblegany. Każdy tam dmucha i pokazuje kwity w internecie. Panie pośle, zwracam się do pana posła Bartłomieja Pejo z Konfederacji. Jak pan patrzy na tę sprawę? Bo ona z jednej strony jest śmieszna, no z drugiej strony jest tragiczna, to jest też jakiś... No mamy chyba jakiś problem. No tu, szanowni państwo, nie ma śmieszności w tym, że minister konstytucyjny zachowuje się tak, a nie inaczej. Tutaj nie tylko kwestia... Ale o czym pan mówi? O tym, że grozi i tam straszy, czy o tym, jak występował? Nie tylko mówię o tej sprawie, do której wszyscy mamy co do trzeźwości pana ministra Kierwińskiego duże wątpliwości. No przecież to nie tylko pan minister Kierwiński wypowiadał się na tej uroczystości, ale również marszałek Hołownia, również pan premier Waldemar Pawlak, którzy no, tutaj tego głosu nie mieli nałożonego. Głos był zupełnie czysty, więc... No, widzi pan, pech to pech, no nie każdego trafi. Właśnie to miałem powiedzieć, panie redaktor, że pech za pechem. Kolejny pech to braki tam podpisów pani aspirant, nie pamiętam nazwiska, która dokonywała pomiaru. Cała Polska jest zna, zdaje się burmistrz. To zupełnie inny blankiet, potwierdzenie, które jest wydawane innym osobom. Przecież gdyby pan minister Kierwiński chciał być oczyszczony z tych zarzutów, co najmniej medialnych, to poszedłby przy świetle kamer na komisariat policji i dokonał tego pomiaru. No żaden problem. Tak się jednak nie stało. Jest tutaj wiele niedopowiedzeń w tej kwestii i no, Polacy mają słuszność, że mają dużo wątpliwości co do trzeźwości pana ministra Kierwińskiego i tą sprawę no, jakoś trzeba wyjaśnić, natomiast w tej chwili wydaje się... Przepraszam, panie pośle, myśli pan, że ta sprawa naprawdę będzie wyjaśniona? No bo pan Kierwiński straszy, już tam wymienia nazwiska tych, których pozwie, już nawet swoich w pewnym sensie koalicjantów, a nawet byłych kolegów, współpracowników bliskich politycznych, tam chce po sądach ciągać tak, i szarpać, ale, no, ale czy tu mamy w ogóle szansę na wyjaśnienie tej sprawy? Myślę, że do końca oczywiście nie. No, pan minister Kierwiński ma przecież nadzór nad policją, więc ciężko będzie zeznawać polskim funkcjonariuszom policji z tego komisariatu przeciwko panu ministrowi. Nawet gdyby chcieli, to pewnie tego nie zrobią. Natomiast przy okazji wychodzą inne fakty. Pan Protasiewicz mówi o tym, że za czasów Donalda Tuska w KPRM-ie to się tam no, mocne libacje odbywały alkoholowe, delikatnie mówiąc. Książkę pisze na ten temat. Książkę pisze na ten temat, więc... Przepraszam, no, od razu mówi, żeby na niego seryjnego samobójcy nie wysyłać też. Tak, bo tak. Podobno wszystkich seryjnych samobójców kojarzy. Nie wiem w zasadzie, jak te słowa interpretować, bo to no, człowiek jeszcze do niedawna pełnił ważne funkcje publiczne i też ważne funkcje partyjne. No, dokładnie tak. Natomiast jeszcze abstrahując od tej sytuacji, to pan minister Kierwiński to powinien się teraz błyskawicznie zająć sprawą pana sędziego, który uciekł. Ale o sędzim będziemy zaraz rozmawiać. Jeszcze może dosłownie dwa zdania komentarza pana europosła Dominika Tarczyńskiego w sprawie też wpisów pana Protasiewicza, bo no one są... Znaczy ja mam wrażenie, że one w ogóle podgrzały jeszcze atmosferę i wprowadziły tą dyskusję na zupełnie inne tory. To prawda, on powiedział o przeszłości, powiedział bardzo jasno, że tą wiedzą się podzieli, że ta książka to nie jest przypadek, że on pracował nad nią wcześniej, tak więc jest to zbieg okoliczności. No, jasno powiedział, że wie, ile się tam piło, wie, jak to wyglądało, podał nawet pseudonim pana ministra, z którego cały internet ma ubaw. Ale to wszystko byłoby zabawne, gdyby nie było straszne. Bo ja dzisiaj wynotowałem sobie, jak ten dzień Platformy wyglądał. Jeden dzień, szanowni państwo. Zaczęło się właśnie od pana Protasiewicza, później który zapowiada wielką książkę, później agencja nagłośnieniowa, która pewnie to jakieś pisiory zrobili mu taki pogłos okrutny. Co się dzieje dalej? Mamy informację o podsłuchu na posiedzeniu rządu. Okazuje się, że nie podsłuch, tylko stary interkom, ale już SOP na Twitterze pisze, że neutralizuje podsłuchy, który no na pewno w domyśle pewnie jakiś pisior albo zwolennik pisiorów podłożył. Okazuje się, że to nie żaden podsłuch, tylko stary interkom. I co się dzieje? To dopiero godzina 10 rano. Co się dzieje dalej? Mamy informację o tym, że szpion ucieka do Białorusi Tuskowi. 6 miesięcy. Następnie Onet nożem w plecy, bagnet Tuskowi wbija, mówiąc, że służby wiedziały i dopuściły do ucieczki szpiona, bo jakby nie wiedziały, to jeszcze gorzej. No, ale wiedzieli, ale pozwolili uciec. Co się dzieje dalej? To jest godzina 14. Na koniec wjeżdża Petru na złotym koniu i mówi: euro, Polska jest coraz bliżej euro. To jeszcze nie koniec, bo to była 16. Do rolników Tusk nie wyszedł i powiedział o Zielonym Ładzie. Powiedział, że Zielony Ład jest dobry dla Śląska. Szanowni państwo, jak się przeanalizuje to, co oni wyprawiają, to w jaki sposób się kompromitują, to tak analizując jeden dzień z ich rządów, widać, że ci nieudacznicy nie będą w stanie przetrwać całej tej kadencji, bo CPK odrzucone, Atom odrzucony, Zielony Ład potrzebny dla Śląska, jakieś szaleństwo. Więc no można by się było z tego śmiać, gdyby to nie było tragiczne i niebezpieczne dla Polski. Obaj panowie wywołali temat sędziego. Sędzia w tej chwili dostał przyspieszenia. Ja nie mówię, że dotarł na Białoruś, ale i tam zdaje się ma tournée po mediach i po różnych instytucjach białoruskich, ruskich. Już wszędzie udziela wywiadów. Teraz zapowiedział, że się zgłosi do ambasady, czy ma mu ministerstwo tak zwanej sprawiedliwości od Łukaszenki pomóc, żeby przekazać polskiej ambasadzie zrzeczenie się ze swoich funkcji. Już nie chce być w Polsce sędzią, choć jeszcze wczoraj była wokanda i miał 16. Jeszcze było, tak. Miał 16, szanowni państwo, rozpatrywać ważne sprawy dotyczące bezpieczeństwa państwa polskiego, a sąd mówił, że pan sędzia wedle ich wiedzy jest na urlopie, czyli Riviera Kołomińska. Natomiast to jest sytuacja znacznie poważniejsza, dlatego że oprócz tego, że ten człowiek uciekł, jeżeli nawet prawdą jest, że ktoś go, przepraszam, namierzał, no to tak go namierzył, że on wsiadł w jakiś zwykły samochód i prysnął pojechał, tak, na Białoruś. No, ale mamy, przepraszam, jeszcze sytuację, która potencjalnie jest niezwykle groźna, na którą dziś zwrócił uwagę na naszej antenie pan profesor Sławomir Cenckiewicz, że ta nadzwyczajna kasta, ona jest nadzwyczajnie traktowana również pod względem bezpieczeństwa. To znaczy, jak ktoś zostaje sędzią, to z jakiegoś powodu państwo polskie uznaje, że on boskie cechy nabywa i w żaden sposób nie może być już niebezpieczny dla tego państwa. Może wszystkie tajemnice poznać, może o wszystkim decydować, nawet wbrew służbom specjalnym, i ma jakąś niesamowitą zdolność odrzucania wszelkiej, że tak powiem, nieprawości, jak na to patrzy pan Bartłomiej Pejo, bo to jest 10 000 ludzi. Ja nie mówię, że, przepraszam bardzo, nie posądzam oczywiście polskich sędziów wszystkich jako o jakieś niecne działania, no ale można powiedzieć, że tutaj służby rosyjskie czy białoruskie mogą hulać w najlepsze. no na to wygląda, że hulają, nie tylko mogą, tylko hulają, że ta kasta nie jest traktowana, jak pani redaktor zaznaczyła, jak jakieś bóstwo w naszym kraju, ale ta sytuacja też pana sędziego Szmyta pokazuje, że wręcz jest to taka emanacja upolitycznienia sędziów w Polsce. I to nie kwestia tylko tych ostatnich miesięcy, ale wszystkich ostatnich lat. Oni czują się bezkarnie, sędziowie czują się bezkarnie. Traktowani są właśnie zupełnie inaczej jak każdy polski obywatel. No to, co dzisiaj się zadziało, o czym się dowiedzieliśmy, to jest sprawa skandaliczna. My domagamy się tego, aby wszystkie osoby, które pełnią ważne funkcje w naszym kraju, były rejestrowane. Powinien być odpowiedni rejestr tego typu osób, a potem na przykładzie tego rejestru te osoby powinny być... No, powinniśmy prowadzić ten rejestr w celu takim, aby te osoby nie mogły wyjeżdżać za granicę do krajów nam wrogich, takich jak chociażby Białoruś, Rosja i tym podobne. Wie pan, no na dobrą sprawę, no to one wcale nie muszą wyjeżdżać. Pan sędzia, zdaje się, przynajmniej nic na ten temat nie wiemy, a rozumiem, że gdyby było wiadomo, że otrzymuje rosyjską czy tam białoruską wizę, to jednak coś byśmy wiedzieli. Tak, przypuszczam, choć może mogę się mylić, ale on sobie fantastycznie funkcjonował. Wcześniej był w okolicach, że tak powiem, Ministerstwa Sprawiedliwości w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, ale później nagle fantastycznie dostał jakiegoś olśnienia, ogłosił całemu światu, że oto uczestniczył wraz z żoną jeszcze, którą sam tam zamontował w jakiejś aferze hejterskiej, a zdaje się, że to tylko on z żoną tą aferę rozkręcił i później zajął się w najlepsze reformowaniem wymiaru sprawiedliwości z sędziami justycji i z dzisiejszym wiceministrem sprawiedliwości, z panią Gasiuk-Pihowicz. No wszyscy z nim tamten wymiar sprawiedliwości. Pan Szczerba też go chwalił, jaki odważny człowiek. Zapraszali go na posiedzenia zespołów parlamentarnych. To jest cyrk. Przepraszam, to jest cyrk, ale ten cyrk odbywa się na polskim bezpieczeństwie. Ja chciałbym powiedzieć, dlaczego tak się dzieje, jeżeli mogę, bo pan Dominik Tarczyński, za chwilę pan Bartłomiej. Istotne jest, żeby sobie odpowiedzieć, dlaczego do tego doszło. To znaczy, co się dzieje od 30 lat, powiedzmy, w Polsce. No to są ludzie nietykalni. Że to są ludzie, już mówię, w 1999 roku była sytuacja bardzo podobna, w której sędzia... Było podejrzenie, że sędzia podejmuje współpracę. Wtedy służby odpowiadające ABW wkroczyły i Sąd Najwyższy powiedział: nie, nie macie prawa, nie możecie w żaden sposób reagować, bo to ingeruje w immunitet sędziowski. Co więcej, chciałbym, szanowni państwo, powiedzieć, że gdyby naszym służbom nie wybito zębów po wyborach 15 października, po utworzeniu rządu koalicji 13 grudnia, gdyby Pegasus nie został zbudowany na wizerunku jakimś demonicznym największego zła, to takich szpion jak rosyjski czy białoruski nie miałby możliwości, aby prowadzić swoje działania. Przez to, w jaki sposób Platforma podchodziła do sędziów, traktując ich jako nieomylnych, świętych, którym wolno wszystko, bo trzeba im ufać, przez to, że Platforma wybiła zęby służbom, odbierając bardzo poważne narzędzie, jakim jest system deszyfrujący, wszystko to sprawia, że dzieje się to, przed czym przestrzegaliśmy. Mówiliśmy, że to narzędzie pomaga zwalczać szpiegów czy potencjalnych szpiegów, ponieważ kiedy odpowiadał chociażby minister Mariusz Kamiński na pytania o użycie Pegasusa, to mówił, że ABW i Służba Kontrwywiadu Wojskowego to były główne instytucje, które wnosiły o użycie takiego narzędzia. I kończę. Podobna sytuacja miała miejsce w 2021 roku. Sędzia został ostrzeżony, że pośrednik próbuje się z nim skontaktować i tą sytuację dało się ugasić. Teraz nie dało się. I to jest fundamentalna różnica. Ale przepraszam, my, panie pośle, my tak naprawdę nie wiemy, od kiedy trwała współpraca tego sędziego. Że nie wiemy, ale gdyby... rzeczy, jak się analizuje jego aktywność na przestrzeni ostatnich lat, to można powiedzieć, że to był okres dłuższy niż 2 lata. Więc ja jestem przekonany, że gdyby ustawa o dostępie do informacji niejawnej pozwalała, a właściwie wymagała tego, aby ochrona kontrwywiadowcza badała wszystkich, mówiąc kolokwialnie, wrzucania do bazy i przekazywania wszelkich szczegółowych informacji, gdyby sędziowie byli takimi samymi obywatelami jak reszta ludzi, którzy dostają dostęp do informacji tajne oraz ściśle tajne, to nie byłoby żadnego problemu. Ustawa na to nie pozwala, bo sędziowie środowiska nie zgadzali się na to. To znaczy mamy rzeczywiście kastę. Ja posługuję się określeniem nadzwyczajna kasta, bo takiego określenia użyła pani sędzia Irena Kamińska, wzruszając się niemal, płacząc nad tym, jacy wspaniali są sędziowie, cudowni, ale to naprawdę jest kasta, no bo my mamy ludzi, którzy są niekontrolowalni, którzy, przepraszam, mogą kraść, złapani za rękę, później po 3 miesiącach pójdzie i będzie sądził złodziei. No śmiech na sali, ale nasza rzeczywistość. Okazuje się, że może podejmować najważniejsze decyzje dotyczące bezpieczeństwa państwa, bo może cofać decyzje służb i w żaden sposób sam nie jest kontrolowany. Ale żeby tego jeszcze było mało, teraz ma być tak, że to sędziowie mają sami siebie wybierać do swoich jakby władz, które ich dalej wybierają i przedstawiają prezydentowi do zaprzysiężenia. Więc no, w gruncie rzeczy to jest państwo w państwie i to takie państwo, no chyba można powiedzieć totalitarne, w państwie, które stara się być państwem demokratycznym, ale niestety od kilku miesięcy coraz gorzej mu wychodzi. Pan poseł Bartłomiej Pejo, jak na to patrzy? Jak patrzy na tą sytuację polskich sędziów? Bo oni są poza rzeczywistością. No tutaj pewna zgoda. Jest to kasta w kaście i tak jak tutaj państwo mówicie. I Konfederacja ma na to receptę. Zaproponowaliśmy kilka miesięcy temu reset konstytucyjny, który przedstawiliśmy również panu prezydentowi. Pan prezydent wówczas no, wstępnie zaakceptował naszą koncepcję. Zapraszaliśmy wszystkie kluby parlamentarne do tego, aby przy tym do tego resetu usiąść, porozmawiać, ustalić konkrety. Ten reset oczywiście obejmował różne aspekty, obejmowałby, tak, bo my to zaproponowaliśmy jako taki projekt otwarty dla wszystkich klubów parlamentarnych. No, niestety nie za bardzo widzimy chęci współpracy w takim projekcie, aby dokonać takiego resetu konstytucyjnego. Podkreślam, konstytucyjnego. No tak, ale pan prezes Jarosław Kaczyński mówi o tym, że polska konstytucja widać, że wymaga bardzo gruntownego co najmniej przebudowania. Tak? Dobrze, być może w ogóle to powinien być inny dokument. Okej, tylko jeżeli pan prezes Jarosław Kaczyński tak mówi, to albo niech sam usiądzie do stołu z Konfederacją, która zaprosiła wszystkie kluby parlamentarne, albo niech wydeleguje przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości, nie wiem, chociażby szefa klubu, do tego, aby do tego problemu faktycznie, realnie usiąść. Nie rozmawiajmy i nie mówmy, co jest potrzebne, tylko realnie usiądźmy do stołu. Jeżeli mogę jednym zdaniem. Ale absolutnie uważam, że jedność na prawicy jest absolutnie podstawą, przy czym problem polega na tym, że my mając świadomość tego, że przez lata Platforma broniła tego środowiska, wyświęcała to środowisko, wiedząc o tym, dlaczego od 1999 roku nie można doprowadzić do sytuacji normalności, ponieważ proszę sobie wyobrazić, że dostęp do tajne i ściśle tajne ma premier, niektórzy ministrowie, szefowie służb, i muszą przejść normalną ścieżkę zgody dostępu, czyli są sprawdzani przez ABW chociażby na podstawie różnego rodzaju informacji, które muszą przekazać, a sędziowie nie. Więc problem polega na tym, że kiedy my mówiliśmy, zostaliśmy zaatakowani za to, że próbujemy wprowadzić normalność, dlatego też zostały zamrożone pieniądze. Teraz pieniądze są odmrażane, ruski szpion ucieka i wszyscy się zastanawiają, jak do tego doszło. Ale doszło do tego 13 grudnia po stworzeniu tej koalicji. Panie pośle, przecież te pieniądze były mrożone w dużej mierze dlatego, że podobno polscy sędziowie byli prześladowani w Polsce i odbierano im możliwość niezawisłego wydawania wyroków. No więc taką samą bajką, takim samym idiotyzmem o prześladowaniu sędziów była narracja o tym, że Pegasus w Polsce jest używany, żeby przez kamerki podglądać kogoś albo sprawdzać, co on tam ogląda w internecie. To były brednie, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Sąd Najwyższy bardzo jasno wypowiedział się w sprawie zgód, jakie sądy wydawały i generalnie wszyscy dobrze wiedzą, że tak jak wspominałem, SKW oraz ABW to były służby, które głównie wnioskowały. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że narracja jest taka sama w różnych przypadkach, tak? PiS jest proruski, ale to on się spotyka z Putinem. Pegasus jest zły, chociaż to dzięki Pegasusowi zatrzymano Kaili i pokazano aferę w Parlamencie Europejskim, aferę korupcyjną. Wszystko to, co oni robią, to jest odwrócenie znaczeń i doprowadzenie do takiej sytuacji, jak dzisiejszy dzień, który przeczytałem, który byłby śmieszny, gdyby nie był tragiczny. No dobrze, to pan poseł Bartłomiej Pejo, bardzo proszę, Konfederacja. W odniesieniu do kwestii Pegasusa, no, szanowni państwo, panie pośle, Pegasus oczywiście, gdyby był w słusznych sprawach wykorzystywany, to wszystko okej. Te kwestie, które pan przytoczył, jak najbardziej. Natomiast no, wszystko wskazuje na to. Co wskazuje? No fakty, tak? Fakty TVN czy jakie fakty? Jaki dokument? Jaki dokument? Bo wszystkie zgody uzyskane... Wie pan, co chcę powiedzieć. Znaczy, domyśla się pan, co chcę powiedzieć. Wiem, bo ja słyszę waszą narrację. Wiem. Tak. Poczekajmy na wyniki śledztwa komisji śledczej. Pana Szczerby tak, czy kogo? Proszę? Pana Szczerby. Ale pan Szczerba to już jak dobrze pójdzie, to nie dokończy tej komisji, tylko będzie w Brukseli. Pan Szczerba jest tylko przewodniczącym, przecież tam są członkowie również państwa ugrupowania, jest nasz przedstawiciel i zbadajmy tą sprawę dogłębnie. No, nikt tam nie powinien ust nikomu zamykać, chociaż pan Szczerba oczywiście to próbuje czynić, ale... Niech ta sprawa ale rzeczywiście będzie... ci, którzy obserwują posiedzenie tej komisji, to mogą powiedzieć, że pan Szczerba jest chyba mniej skuteczny niż pan Joński. Ale to już są... Ale ja mogę jednym zdaniem, dobrze? Jakieś... Na zakończenie, mój apel naprawdę także do Konfederacji, do wszystkich tych, którzy naprawdę kochają Polskę, którym zależy na Polsce. Postawa państwowca nie może być powstrzymana przez szaleństwo rozpętane przez Wyborczą, TVN-y, w jakimkolwiek temacie. W przypadku Pegasusa, nie chcę skupiać naszej dyskusji o tym, ale byłem w Komisji Śledczej Parlamentu Europejskiego. Rekomendacje dotyczą 14 państw. To nie jest jakaś afera Polski, bo tutaj żadnej afery nie ma. Chciałbym tylko... Ja zawsze staram się przychodzić z dokumentami, głosowaniami, zapisami traktatowymi. Staram się zawsze rozmawiać merytorycznie. 500 przypadków, o których się mówi na przestrzeni 7 lat prawie, niecałych, no to jest nic w przypadku państwa graniczącego z państwem, które jest w stanie wojny z Rosją. Nie, no ale dobrze, ale przepraszam, szanowni państwo, szanowni panowie, no przecież mamy też oświadczenie, no kogo jak kogo, ale ministra sprawiedliwości, pana ministra Bodnara, który mówi, że wszystkie wykorzystania tego systemu były zgodnymi z prawem. Oczywiście, że tak. I to jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, ale te wnioski są bardzo szczegółowe. Ale mamy jeszcze jedną sprawę, bo zgłaszają się już dwóch sędziów zgłosiło, znanych. Rozumiem, że chcieli wyprzedzić pewne doniesienia medialne, spodziewali się pewno ich. Nie wiem, ale tak się domyślam. Pan sędzia Tuleja i pan sędzia Laskowski, bardzo znane osoby i aktywne w życiu publicznym, które mówią, że no rzeczywiście oni też dawali zgodę, ale nie wiedzieli, nie pytali, a w ogóle to nie wiedzieli, że coś takiego jest, a nie wiem, może się kto na internecie nie znał i tak dalej. I z tego są, moim zdaniem, płyną dwa wnioski. Znaczy ten jeden, no, że po prostu uczestniczą w życiu publicznym, a tak naprawdę wiedzą doskonale, że tam żadnych problemów z tym systemem nie było, ale drugi, moim zdaniem, znacznie poważniejszy. Znaczy, co to oznacza, że sędzia mówi, że podejmował decyzje wpływające jednak na czyjeś życie i mówi, że się nie znał, nie wczytał, nie dowiedział i tak dalej? No więc wyobraźmy sobie, że podejmuje decyzję i wydaje wyrok w sprawie czyjegoś życia, no i nie jest świadomy tego, co robi. To w ogóle uważam, że to jest... nie do przyjęcia. Ale dlaczego o tym Pegasusie wspominam? Dlatego, że pozbawianie służb państwowych takiego narzędzia w imię walki politycznej doprowadza do sytuacji, o której dzisiaj dyskutujemy. Nie byłoby jej, gdyby służby nie miały pośrednio powiedziane, nie możecie tego robić, albo mentalnie nie były świadome, że mogą ponieść konsekwencje. Panie pośle, jak pan patrzy na to, jak sędzia panu mówi, że on się nie wczytał, on nie wiedział, on się nie dopytał, a w ogóle to jest niedoinformowany i chyba się w ogóle nie przejmował szczególnie. to jak on może orzekać w innych ludzkich sprawach? Przecież to nie jest sędzia, który się tylko Pegasusem zajmuje w życiu, tylko wieloma innymi sprawami. A jak on tak w ogóle podchodzi do swojej pracy, no to mówiąc szczerze, tragedie ludzkie po sobie zostawia. No oczywiście decyduje o wielu problemach życiowych wielu Polaków i absolutnie to jest niedopuszczalne. Ale jeszcze wracając do Pegasusa, jeśli w ten sposób sędziowie mieli przygotowane wnioski, nie patrzyli na to, co jest na tych wnioskach, kto jest na tych wnioskach, kto ma być inwigilowany, a podpisywali, no to też świadczy to o tym, że faktycznie, panie pośle, mogły być takie przypadki. Panie pośle, ale tutaj też, ale przepraszam, nie, bo tu mamy informację też z Ministerstwa Sprawiedliwości. Myślę, że akurat w tej sprawie panu Bodnarowi można wierzyć, bo pan Bodnar mówił, że byli też sędziowie, którzy dopytywali. Więc jak ktoś chciał i się interesował, a nie leciał po prostu tak, no już nie powiem jak, no to wiedział. Byli tacy, którzy dopytywali, ale jak sama pani redaktor przed chwilą powiedziała, byli tacy, którzy nie dopytywali. Ale wie pan, to strach do sądu iść. Teraz nie. Ja chciałbym na to odpowiedzieć, bo to jest... Zaraz, przepraszam, pan poseł skończy i za chwilę pan europoseł Tarczyński. Te przypadki, które przytaczała pani redaktor, czyli ci sędziowie, którzy nie dopytywali, podpisywali zgodę na inwigilację, to może, stawiam tezę, mogły być, stawiam pytanie, przepraszam, mogły być właśnie tymi przypadkami, kiedy system Pegasus był wykorzystywany w celach inwigilacji osób, które nie powinny być inwigilowane. No i tu się pan myli, ponieważ... Jedno zdanie, pan europoseł Dominik Tarczyński. Jako prawnik chciałbym panu powiedzieć, że nie ma takiej możliwości, ponieważ zgodnie z kodeksem postępowania karnego, aby złożyć wniosek o zgodę na użycie urządzenia deszyfrującego, co niektórzy mylnie nazywają inwigilacją, musi być podstawa wskazująca do możliwości popełnienia przestępstwa. Podobnie jest w wielu innych przypadkach, kiedy wnioskuje się o areszt lub inny środek zapobiegawczy. Musi być uprawdopodobnione przez prokuratora, aby sąd się zgodził. To jakie narzędzie zostanie użyte, to był problem, bo oni nie wiedzieli, jak Pegasus działa i tak dalej. To nie ma znaczenia. Moim zdaniem znaczenie największe, czy było uprawdopodobnione przez prokuratora we wniosku, który jest tak gruby, że może dochodzić do przestępstwa. Reszta to jest tylko i wyłącznie, skuteczność. I uważam, czy był to wniosek prawidłowo napisany, czy nie, oceniał to sędzia. A przed chwilą ustaliliśmy, że byli tacy sędziowie, którzy nie oceniali. Nie, proszę pana, ja brałem udział w przesłuchaniach sędziów i prokuratorów, którzy w komisji, w Parlamencie Europejskim się stawiali i chcę wyjaśnić, tu nie chodzi o to, że oni nie badali wniosku, tu nie o to chodzi. Wniosek badali, formalnie odniesienie się do zapisów kodeksu karnego i tak dalej, wszystko było lega artis, bo znają to, bo wiedzą, nie wiedzieli, czym jest Pegasus, tak twierdzą, że nie wiedzą, więc takie tłumaczenie też jest idiotyczne, ponieważ sądy mogą powoływać biegłych, mogą dopytywać, mogą robić wiele innych rzeczy. Uważam, że wnioski, które były uargumentowane, miały tak mocną podstawę prawną, że właśnie dlatego nikt w Polsce jeszcze nie widział, nikt nie zobaczył, a miało być to upublicznione. Dlaczego sądy się na to zgadzały? Na jakiej podstawie? Nie widzieliśmy tego i chyba nigdy nie zobaczymy, bo myślę, że Platformie, która nas o to oskarżała, nie zależy, żeby pokazać te wnioski i argumentację w nich użytą. Szanowni Państwo, pewno też do tego tematu będziemy powracać, choć zdaje się, że szef tej komisji śledczej, pan poseł Szczerba, bardzo by chciał już ją opuścić i przenieść się do zupełnie innego parlamentu, a tam być może zasiąść w zupełnie innej komisji. No to zobaczymy, to już werdykt wyborców. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan poseł Dominik Tarczyński, europoseł Prawa i Sprawiedliwości i pan poseł Bartłomiej Pejo z Konfederacji. Szanowni Państwo, a tam za ścianą, tak ja mówię koło nas, w drugim studio w Telewizji Republika już siedzą ci, którzy będą piachem sypać za chwilę dosłownie Danusia Cholecka, Tomek Sakiewicz, a przecież dzisiaj, ja nie wiem, czy to tak można sypać piachem, przecież dzisiaj pani premier Ewa Kopacz, dziś europoseł, mówiła, że tylu uśmiechniętych ludzi na ulicach, mniej zastraszonych, wszyscy szczęśliwi, fantastyczni. No jakby się odnajdujecie w tej nowej rzeczywistości. To dlatego, że nikt już dinozaury nie rzuca, bo... Wszystkie ludzie... dinozaury uciekły. Tak, dinozaurów jest dobrze, ale to jakaś dezinformacja, przecież widać, że my jesteśmy na Bahamach, gdzie tam przez ścianę? To przede wszystkim, a poza tym, Kasiu, my się tak uśmiechamy i tak się będziemy uśmiechać. Ja nie wiem, czy to Bahama, bo zdaje się, że ostatnio króluje Miami, bo pan poseł Protasiewicz opisuje pewien taras, a tam szaleństwo było i ten taras podobno nazywa się właśnie Miami. W Miami na winko, w Bahama na tańce. Na przykład. Szanowni Państwo, Danusia Cholecka, Tomek Sakiewicz, już za moment. Proszę z nami zostać, a ja mówię Państwu do zobaczenia.